Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki, kronikarz tutejszej kolejki pod tym urzędem powiatowym w Staszowie. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że przynoszę pozdrowienia od ludzi z wczorajszej kolejki. Wczorajsza kolejka pozdrawia Państwa. Czy Państwo też przekazują pozdrowienia dla kolejki poniedziałkowej? Przekazujemy. Przekazują Państwo, tak? Czyli mam pełne prawo przekazać pozdrowienia od Państwa. Dobrze, proszę Państwa, czy dobrze się Państwu dzisiaj stoi? Wczoraj było tutaj znakomicie, ludzie byli bardzo zadowoleni z kolejki. Widzę, że głosów przeciwnych nie ma, tylko jakiś taki aplauz, wybuch nawet, także myślę, że wszystko jest w porządku. Czy nikt nie narzeka na coś? Wszystkim tutaj się dobrze dzieje w tej kolejce? Nie ma jakichś takich defetystów, jakichś takich agentów Putina, którzy tutaj narzekają, którzy wymyślają jakieś nie wiadomo co, że ażeby tych urzędników z ciurności, ażeby coś tam, ażeby tu Putin przyszedł rządzić w końcu, to nie byłoby tych kolejek pod urzędami. Nie ma takich tutaj. A nawet jeżeli są, to są dobrze zamaskowani, tak? Tu jeden pan jest zamaskowany, widzę, bo reszta nie. A pan nie próbuje czasem takich tutaj tekstów puszczać? Jak? Jakichś takich tekstów antypaństwowych. Nie próbuje pan puszczać tutaj? No nie, jak to będzie. Nie, dobrze. A czy mają państwo jakieś życzenia może, które mógłbym spełnić? Nie, wszyscy, proszę państwa, bardzo tutaj karnie, grzecznie stoją. Wszyscy czekają, wszyscy mają nadzieję, że zarejestrują sobie samochód. Właśnie. Przyjemnego stania i pozdrawiam od państwa kolejkę, która będzie... poniedziałek. O tak, tutaj ładnie. Zachowujmy dystans, proszę Państwa, bo pandemia, wirus naprawdę może zaatakować, także stójmy tutaj grzecznie. O właśnie, tutaj pani jest ostatnia. Znaczy ja jestem ostatni, ja sobie też stanę w kolejce. Żeby się wczuć w rolę tutaj kolejkowicza. O właśnie. Bardzo ładnie. Pan tu mówi, że trzeci dzień pan w tej kolejce stoi? No. I to, ale to, no, no to, takie chyba wydziału to nie ma w Polsce. No bo to jest Staszu, proszę pana, to jest światowa stolica głupoty, no. No ludzie do pracy, ludzie do szkoły i stoją tutaj jak do spowiedzi, o. Ja mówię, to, nie mówię, przyjadę ci rano. Nic nie załatwisz. I cholera weźmie. Do tyle ekspresu trzeba. Zobaczymy, jaki wydział komunikacji w Staszowie. Czy pan się trochę, aż się pan trochę zdenerwował? Na cały powiat, żeby był jeden wydział komunikacji? Tak mówiąc w naszej głowie, to każdy ma po 5, po 7 samochodów, bo mamy te sady. No to po 5, po 7 samochodów jest, no i przyjdź tutaj cały dzień i stój. Kto ci dniówkę zapłaci? No ale przynajmniej ładny filmik będzie, bo ja, no. ja nagrywam to na internet. Mogę pana nagrać w całości, bo pan ma ładnie maseczkę, pan ładnie jest przygotowany. Lepiej nie, tak? Ja już nie chcę być. Bo sąsiadka nawet tam pracuje, moja tu nie chce. Nie chce pan sobie robić. Nie chce pan robić co obciachu. No, nie chcę sobie. No to nic, no to nic. Moja sąsiadka robi. No ale. No, nie wydział komunikacji na cały powiat jeden. A w linie szybów jest, na każdy posesji jest po 7, po 5 pojazdów. No. No na samych linie szybów, bo to bogato gmina. No to te sady, to tamto. No to, no to, no to, to. No a tu kurwa na cały powiat jedno i siedzą i tam. No nie mają kogo. To czy do pracy idzie. No. I tu musi przyjechać i nie wiem czy załatwi dzisiaj. Ja to przyjechałem, popatrzyłem, mówię, nie. Nie będę czekał do trzeci i nie załatwię nic. Trzeba w poniedziałek, trzeba wcześniej, proszę pana. Nie.
O czwartej to ludzie przyjeżdżają w zimę, to i o drugiej byli, ho, koło północy to przyjeżdżali, nie tej zimy, bo tej zimy to był lockdown już zdaje się, zeszłe zimy. Trzeba wcześniej. Trzeba żonę poprosić, niech obudzi, niech szturchnie łokciem. Nie, no to nie tam staje człowiek, ale nie spodziewałem się, że taki cyrk, No ale widzi pan, ale jak ja tamtych ludzi pytam w kolejce, to wszystkie są zadowolone. No ja się pytam, no to co wy tutaj pytacie? No śmieją się. Te Popocki mówi, no panie, no co zrobimy? No co zrobimy? No trzeba odstać swoje dzień cały, albo się załatwi, albo nie. No to jak do szkoły chodzą, to jest republika, ale ten co z pracy się zwolnił na przykład, musi załatwić coś. No tak, to jest filmowane, a pan to jest kłopot. Przyjechałeś do Wydziału Komunikacji, nic nie załatwiłaś. Widzisz? Pani też zrezygnowała? Nie, pani nie. Boi się. Ja tylko cień pokażę tutaj, że stoi pewna pani, która rzuca cień, ale boi się coś powiedzieć. No. Bo by ją nagrały do telewizji. No. Proszę Państwa, mam pytanie. Może ci, którzy są z przodu kolejki, chcieliby pozdrowić tych, którzy są z tyłu kolejki? Bo kolejka się rozrasta i tam już ci z tyłu, to już ledwo widzą tutaj wejście, więc mogą jakieś mieć stany takiego załamania psychicznego, że nie dojdą do tego wejścia. Może zawołamy hip, hip, hura na cześć tych, którzy są z tyłu kolejki. No widzę, że Państwo tutaj są osłabieni już tym staniem, siedzeniem trochę nawet na schodach, zimne schody, jest zimno. No to nic, zobaczę, może tył kolejki pozdrowi przód kolejki. Przechodzę tutaj obok kolejki, widzę, że wszyscy, słucham. Proszę wyłączyć nagrywanie, nie wyrażam w ogóle. Nie wyraża Pan, no znakomicie. Ja też nie wiem. Ale to na piśmie, proszę Pana, trzeba na piśmie złożyć. Nie. Ma Pan stosowne pismo? Pan nie ma prawa nagrywać. Nie mam prawa, dlaczego? Jestem wykluczony społecznie, że jestem nie magister? Każdy ma, proszę pana, prawo. Każdy, kto sobie kupi kamerę, ma prawo sobie nagrywać, proszę pana. Tak jest w naszym kraju. Myślę, że pan jest agentem Putina, bo tam to tak nie wolno każdemu. Czy pan tutaj stoi na końcu kolejki? Chciałby pan pozdrowić tych z przodu kolejki? No ja. No widzi pan. Cieszę się, że nareszcie jakiś rozsądny człowiek. To niech pan krzyknie wesoło hip hip hura na cześć przodu kolejki. Damy radę. Damy radę, właśnie. Pan się niczym nie przejmuje, prawda? A proszę pana, a czy nie uważa pan, że to trochę jest niemądrze kupować samochód w tych ciężkich czasach? No, przejmuję. Kiedy dwutlenek węgla nas tak zatruwa. Wie pan, że niedźwiedzie polarne giną, że pingwiny mają coraz cieplej. I z tego ciepła po prostu no im już w ogóle w dziobach zaczyna odbijać. No leży mi to. Czyli pan się nie przejmuje ziemią, tak? Absolutnie. Nie przejmuje się pan. No widzi pan, kurczę. Muszę szukać jakiegoś innego tutaj rozmówcę, dlatego że pan jest trochę taki aspołeczny. No. Przecież my walczymy o klimat, walczymy z dwutlenkiem węgla. Wie pan jaka droga jest elektryczność, jaka będzie jeszcze bardziej droga? Bo płacimy takie cholerne dopłaty do tego dwutlenka węgla. Ja rozmawiałem z pracownikiem tutaj elektrowni Połaniec, który powiedział, że za te dopłaty do dwutlenku węgla oni płacą więcej niż kosztuje wytworzenie energii elektrycznej w elektrowni Połaniec. Tak walczymy z tym dwutlenkiem węgla. Pan mówi, że pan to wszystko wisi, tak? Dokładnie. Pan tylko myśli o swoim samochodzie, tak? Tak, dokładnie. Pan chce sobie zarejestrować, wziąć dziewczynę i pojechać gdzieś na wakacje na przykład, tak? No właśnie, no i to bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Ja na pana miejscu bym zrobił tak samo, ale nie mam samochodu i nie mam dziewczyny. No to nic. Ładnie się tutaj wygadałem. Proszę państwa, zaczyna mi się już troszkę odbijać, ale w takim razie pójdę sobie do domu. Ja tutaj przyjdę za parę godzin, kolejka będzie na pewno jeszcze większa. Tutaj na pewno będą tacy, którzy będą wzywali policję, bo tutaj ci państwo nie chcą, żeby ich nagrywać, ale policji nie wzywają. To tak troszkę nie lubię takich ludzi, bo jak przyjdzie policja, to wtedy jest fajny filmik z policją jeszcze. Jest nie tylko filmik z kolejką, ale i z policją, a tak to jest tylko filmik z kolejką. O, a teraz kolejka stoi tyłem do urzędu, no ładnie. No to mamy ładnie, proszę państwa, ładne mamy tutaj porządki.